Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z TDG2. No także cóż, jesteśmy tutaj na... Maszyna odblokowana. Okej, odblokowałem maszynę, jesteśmy tutaj na miejscu. Znowu widzę, że moja postać potrafi latać, nic szczególnego, to już było. Ale to już było i nie wróci więcej. A może wrócić? Nie wiadomo, może znowu będę mógł fruwać w którejś lokacji. Dobra. Także jesteśmy po raz kolejny w grze TDG2. I co, mieliśmy to dziadostwo związane z lawą wyłączyć, żeby przejść dalej. No to klik, maszyna przestaje działać. Co to było? Dochodziło z pokoju złodzieja. Z pokoju złodzieja? Który to jest pokój złodzieja? Chciałbym wiedzieć. Moment. O, teraz. Dobra. Idziemy. Dobra. Co my tu mamy? No tam coś jest niby. Tu coś jakieś kolorowe jest, tyż, jest. Tam można przejść? W ogóle nie można, szkoda. No dobra, tu coś jest, te szafki. Czekaj, co mnie potrafiło zabić teraz w tym? Nie pamiętam. Dobra, co to jest? Cóż, no nic tu nie ma ciekawego, przynajmniej tak mi się wydaje. Więc można pewnie tu przejść, tak? Jap, można. Okej, czyli to tutaj. Zapiszmy może sobie grę. W razie czego? Wygląda na to, że zginęła nagle. Tak jakby ktoś inny użył mózg go zwęglacz. Użył co? Dobra, nieważne, nic nie było. Co tu jest? Muszę znaleźć stempel, by wyjść. Aha, czyli to jest wyjście. No to fajnie, że nie będę musiał dymać. Dziwny topór, gdy go dotykasz, czujesz dziwne fatum, które pewnie potem ciebie zabije. Promieniuje energię z mózgu zwęglacza. Prawdopodobnie jest potężny, ale naprawdę straszna jest perspektywa braku błogosławieństwa sił wyższych. No, coś czuję, że jednak to wezmę. Nie mam pojęcia, do czego służy, ale wezmę. Weź. Dziwnie się czujesz. Okej. Czekaj, co to jest? Topór czarnej krwi. Przeklęty topór prawdopodobnie niszczy obronę od Boga. Jeśli masz go wtedy, czeka nieciekawy koniec. Dobra, nie wiem o co chodzi, ale spoko. Best, topór. Nie powiem, jest zmiana i to dosyć drastyczna. Może nie umrę, cholera wie. Co ty ja mam za ten? Czekaj, staty. Parametry. Moment. O co tu chodzi? Co to jest za stan w ogóle? Może na wiki będzie to. Zbroja, przedmioty, gagi, umiejętności, stany, o. Dezorientacja, ogłuszenie. Zobaczmy. Nie wiem, może tu będzie, no cholera wie. Stop. Aha. Słodycz, dobra, a tamto to? Taka wichura, klątwa. Aha, dobra, klątwę mam, fajnie. To dobrze czy źle? Chyba źle. No ale walić. Trudno, najwyżej umrę. Wtedy demon i reszta dokończą robotę. Okej. To bierzemy to. I coś tu jest napisane. Jeżeli znalazłeś to, Karol, stempel leży gdzieś obok. Nie mogliśmy go podnieść. Wyruszamy dalej. Znajdziesz nas na powierzchni. Demon. Nie widzę w tej pułapki. No a widzisz, ja tak. Znajdujesz stempel. Okej. Oczywiście safe, ale na oddzielnym slocie. Okej, do przodu. Z moich obliczeń wynika, że wyjdziemy gdzieś w lesie. O, ciul, gdzie ja jestem? Czemu zawsze się mylę? Brrr, zimno. Piękny las w Rindim. Dimciarim, co za głupie nazwy miast. Czemu nie lepiej nazwać to Sosnowiec? Dziękuję wam za pomoc w kanałach i ja będę się już zbierać. Żegnam was. Okej. Dobra, ziomek, spoko, rozumiem, szanuję. O, znowu mogę latać, fajnie. Ty, nie chciałem wracać. Kurna mać. Kurna twoja zafajdana mać. Nie mogę teraz przejść, zobo. Ja pieprzę. Kurna mać, zafajdana twoja cholera, no. Teraz nie wyjdę, błąd. Fuck, dobra, to trzeba się wrócić. Ech. Kontynuuj. Wczytaj. Dobra. Okej. Czyli nauka na przyszłość, nie wracać się. Dobra. O, przez to też mogę przechodzić, ale fajno. Super, o, tam jest jakieś w ogóle brama, fajnie. Okej, a tu co? Nic, dobra. Tu też nic. Co my tu mamy?
Tu jest jakieś T, a tam co jest? Po tamtej stronie, po prawej? O, patrz, przez to też mogę przejść, ale jazda. Poczekaj. Nie mogę tu przejść? Ale to już jest w tym momencie bez sensu. Dlaczego nie mogę przez kawał chwasta przejść? Okej. Nie szukajmy logiki w tej grze może, co? A co to za groby? O, po grobach też mogę chodzić. Profanacja zwłok, super. Co się stało? Gaweł, czy to nie ten koleś, co mówił o nim wzniesiony? Wzniesiony? Czarne, zburzone włosy, oczy niebieskie i miał nosić muszkę. Nie wiem, o czym mówicie, panowie. Idź z nami, a nic ci się nie stanie. Szukasz problemu? Jeśli tak, to zaraz go znajdziesz, idioto. Chcę by cię tylko zaprowadzić do wzniesionego. A jak ja nie chcę? Idź, Karol, albo oni cię zabiją. Nie chcę umierać przy próbie ucieczki, wolę żyć. Aha. Kot. Jo, oszukuję system, jestem w dwóch miejscach naraz. Czekaj, kot. Kot był chyba w The Witch's House, nie? No, przy kocie się zapisywało. Lodowe więzienie zamknięte, bo jak żeby inaczej. O, więzienie jest zamknięte, kurna. Nie sądziłem. Czekaj, święty Mikołaj, o co tu chodzi? Ludzie, co tu się dzieje? Co tu? Cześć. O, mogę coś kupić. Słoik ogórów Esawera. Ogóry profesora Esawera mają znak jakości i znaczki bezpieczeństwa. Leczą 1500 HP. Ocie w dupę, jak dużo. Miecz plus 10. Ten miecz ma plus 10 do wszystkiego. Ciekawe jest jednak, ile trzeba było manewrów, by kowal nie schrzanił ulepszania. DFMS plus 9. To nic nie daje. Krzywa moneta. Pewnie znaleziono na krzywej drodze. Ma magiczne możliwości. A, Decruptman. Kapelusz Dila Killa. Kapelusz legendarnego rewolwerowca. To tylko jeden z wielu jego kapeluszy. Fasola. Leczy MP i HP. Przywraca po 100 punktów ich. Pewnie nachodzić na usta. Znowu kurna fasola. Ale zarąbiste. Czekaj. Mogę trzem postaciom to kupić, tak? No to kupię wszystkim trzem, założę. Chociaż tanie to nie jest. Żeby nie było. Besty. Dobra, sprzęt, tak. Besty. Ciekawe, czy ja mogę w ogóle zmienić tę tubę bojową na coś innego. Nie no, besty nacisnąłem, czyli to jest max. Okej, wszyscy mają to. Kapelusz Dila Killa. Kill Billa pewnie, tak? Czy coś takiego. Mogę jeszcze krzywą monetę każdemu kupić po kolei. O magiczne właściwości. No to 3. Jak mogę, to mogę. To czemu nie? Sprzęty. Besty. Poczekaj. Czekaj. A ta moneta to jest co? To jest pancerz. Magiczne właściwości. Przecież wszystkim trzem pokazało, że mogę to założyć. To o co chodzi? Pancerz. No i nie ma tej monety. O co tu chodzi? Dobra, straciłem 75 zł. Nie mogę tego w ogóle ni cholery założyć. Patrzcie, obrona plus 5. A może jakoś tak trzeba to założyć? Itemy. Nie, no nie ma. Nie da się inaczej. Cholera, jak to? Jak to, co to? A na przykład jakbym wziął jeszcze kostka twórcy. Tu mogę jakoś tego użyć? Ogień. Niby mógłbym sobie pokraftować rzeczy. Ale alkohol i szmata jest mi potrzebna. Bandaż 2. Alkohol, szmata 2. Bandaż. Ogień. No to także tego. Para, no to ten level, no to by było fajne. No dobra, pieprzyć. Nie mogę, to nie mogę. Coś tu jeszcze miałeś? Nic nie miałeś. To bym mógł kupić, ale walić. Okej. Kupione wszystko, czego bym potrzebował. Zamknięte. Tak też sądziłem. Zapiszemy grę na slocie tym. Cholera, o co chodzi z tymi monetami? Nie wiem. No bo to jest zagadka. Po studni też mogę chodzić, ale jazda. Dalwit. Nie wiem, kto to może być. Mieszkańcy lasu to takie lamusy. Myślą, że jak mają króla i królowo i pomocniczkę nerdkę, to są super. Ja złośliwie myślę, że one są ze sobą. A, no, no to dobra, no to sobie myślę. Żyj w krainie czarów dalej. Piramido głowy. A to jest w Silencie dwójce, piramido głowy. Daria mydełko fa.
Nie wiem, o co chodzi. Witaj, człowieku. Nasze tajne sklepy PCS dają najlepsze towary za skany. Co z Rekmo? Rekmo, jeśli chodzi ci o tego Rekmo, to on wyjechał do Dogwardu. Hogwartu, tak? Pokaż najlepsze towary. Pokaż skany. Ha, nie znajdujesz tutaj skanów. Nie znajdziesz tutaj skanów, ale może znajdziesz chociaż dwa kitery. Dałabym ci za nie pewne przedmioty. Nie masz tylu. Aha. Normalne towary. Tarcza MK. Tarcza ze znakiem mistycznego smoka. No to mogę jedno kupić w sumie. Sznur krzywego facia. To był krzywy facet w krzywym domku. Miał krzywego kota, znalazł krzywego pensa i wszyscy byli krzywi. Okej. Dobra, rozumiem. Banjo. Przydatna w obozach, ale to nie to samo co sprzęt grający. A tu też jest, patrzcie, obrona plus ileś i nie wiem w sumie jak to traktować. Niesamowicie czadowa broń. Turbo dymo rękawica. Używane jest jej, jest bardzo stylowe, a w szczególności podczas czadokali. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Demoniczny kijek. Patyk, który pochodzi z dość starych azjatyckich miejsc. Wykorzystuje 10 HP, ale daje 50 do szybkości. Laska wodza, świetlisty amulet. Dziwne, gdzieś to już było. Oby nie trzeba było ładować spektakularną wizję czy coś. Sandały. O! Palestyńskie cichobiegi mogę kupić, ale opcja. Dobre. Czekaj. To mogę kupić, bo to jest dobre dla tego ziomka. Sznur krzywego, te banjo to ja nie wiem. No jest chyba tak samo jak z tą monetą. To nie będę lepiej zakładał. Ani nic tu kombinował. Dobra, mam sand. Te sandały są lepsze wreszcie? O, mąż, faktycznie. Lepsze niż buty testowe. Kurna. To będę musiał jeszcze jedne kupić chyba. Besty. O, tarcza, krzywa moneta. To jako tarcza jest używane? Seriously? No dobra. Co to dodaje? To dużo dodaje. Jako mon... No dobra, niech ci będzie w takim razie. Jeszcze sprzęty tu weźmiemy, besty. Tarcza MK. Buty testowe. Czekaj, a ty możesz te buty, te lepsze, te sandały, palestyńskie cichobiegi mieć, czy nie? Zobaczmy. Normalne towary. Banjo. No obrony niby dodaje, ale nie wiem, o co chodzi. Chyba że sobie zapiszę najpierw i później... A nie dodam tutaj nic nikomu. Te sandały, nikomu nic nie dodadzą. Nie wiem, o co w tym chodzi. Dobra, banjo, zapiszemy grę, zobaczyć, czy to banjo jakoś działa, czy to warto kupować, bo w tej grze to jest dziwne. Nowy sklep PCS. Weź kup jedno to banjo, zobaczymy, czy doda się założyć w ogóle. Już mam mało pieniędzy, nie? Best. A jako dice to jest spoko. A co to daje? To daje? No trochę daje, faktycznie. Ale na przykład u tego Karola to ja chcę jednak zachować ten. Bo to daje tylko plus 2. Dobra, kupię jeszcze jedną. No i właśnie się wyprułem z pieniędzy totalnie, czyli czuję się niesamowicie fajnie. Best. Mam banjo jako przedmiot dodatkowy. Teraz mogę... Nie mogę nic sprzedać. Co ty godosz? To Kaja mogę coś sprzedać. Dobra, zapiszmy może grę. Czemu nie? Pieniędzy mam mało. Piramido głowy, nie ruszać. A, po prostu. Kurde, wiecie co, ja się nie mogę doczekać, aż w Silenta 2 zagram, jak zobaczę tego Fagasa. Podejrzewam, że jak go zobaczę, to będę musiał pieluchę zmienić, ale naprawdę... zapowiada się Silent 2 dobrze. Już po samej tej postaci. Dobra, chodzimy tu. Soundtrack z IB, może być. Co to jest? Liska. Czasem wkurza mnie zmienianie rozdzielczości obrazków do gier, ale to co robię to prawdziwa sztuka. Piękne obrazy, masz rację. Aha, a mogę tu coś zrobić? O, mogę po komputerze chodzić. Ale opcja, ale jazda. Ohohoho. Alaska, nie denerwuje cię, że ci ekran ubrudzę butami czy coś? Chyba nie. Ciemna asasynka. Piękna muzyka, muszę kiedyś takie coś napisać. Dalej. A ty co? Degatia. Cicho, gram właśnie. A ty? Dashia. Czekaj, nagrywam właśnie materiał na YouTube. Aha, no dobra, no bo skoro tak chcesz, skoro tak mówisz, to ja ci nie będę przeszkadzał. Wiem jak to jest, jak ktoś wchodzi podczas nagrywania i ci przeszkadza. To jest strasznie wyrywające, bo trzeba to później wycinać. Cholera, miałam to mieć na 2 miechy temu, a wydam znowu przecież 1 września. Cholerne magnesy, jak one działają? Bierz tego makera, bo nie wytrzymam, masz i baw się.
Poczekaj. Program do tworzenia gier. No to możemy wykonać już questa. Czyli będzie się można wrócić. Cicho, mam focha. Dała się po prostu od tak makera, tak? To jak, czego to jest siedziba? Poczekaj. Semag jej. Okej, okay, dobra, to jest jakieś nawiązanie do RSJ-ów? Może? Cholera wie. Kominek, a ta babka co? Donaldina. A, błąd w fejsecie, jest czarny pasek na górze. Spadaj, nasza szefowa śpi, a ja jestem tutaj, by nikt jej nie zawracał tyłka. Poza tym na razie tam reszta oddziału pracuje. Nie zgadnę, para może mnie zabić? Dziwna biała anomalia. Biała anomalia, tak? Stalkier. A to ciekawe. Nie wiedziałem, że nawiązanie do Stalkera będzie. Anomalia, okej. Okay. Wyjdziemy stąd, bo nic tu w sumie nie ma ciekawego. Co tu jeszcze jest? Tu jest ta babka, ale najpierw sobie obczaję inne rzeczy, bo ona to jest akurat najmniej mi potrzebna w tym momencie. W ogóle nie można wejść. A ty co? Co ci? Co taka nagrzana jesteś, łowczyni Joanna? Cholerny wirus freaks! Najgorsze jest to, że orki nie mają żadnych objawów, przechodzi przez drogę płciową i przez kontakt ze śliną. Miło poznać, ale po co mi to mówisz? Chcesz wiedzieć? Mów o tym, proszę. Występuje jako wiele objaw, zwiększenie popędu, głodu i pragnienia. Zapanowuje bezsenność, hiperślinotok i podwojenie wydzielin. Wszystkie? Fuj. Jestem chora na to, pewien mężczyzna jest temu winny. Wyruszyłam do obozu wojennego z orkami i tam go poznałam. Był generałem jakimś, uratował mnie od orka, poprowadził pod namiot i... Nie opowiadaj detali, bo zemdleję albo zmiatuję. Ja, Leo był taki słodki w przeciwieństwie do jego kuzyna. Dobra, 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 to było dziwne. To było dziwne. Tu nie mogę w ogóle wejść, spoko. Mogę tam przejść? Mogę, ale coś czuję, jaka dziwna pusta ta mapa. No ale dobra, pójdziemy najpierw do tej szefowej, bo podejrzewam, to właśnie do niej mam teraz się zgłosić. Tak mi się wydaje. To jest gość, coś z tobą pokazać mogę? Nic, fajnie. Stam 82. Witaj, czekałem do ciebie. O, witaj, gdzie reszta? Porwano ich. Przy wyjściu czekały na nas legiony Illuminati. Zdołałem uciec. Zebrali Demona i Dittle. A co z Darko? Nie widziałem go, oby nic mu nie było. A więc wstawaj, ruszajmy dalej. Tym szybciej wyruszymy, tym prędzej uciekniesz z tego świata. Nie mogę, nie w tej chwili. Co? Dlaczego? Muszę zająć się tą wioską. Oni mnie potrzebują, nie mogę ich zawieść. Ale co? Stary, serio? Ale pomogę wam inaczej. Rockweed, przyprowadzić największego i najlepszego więźnia w tej wiosce. Karol, trochę po to potrwa. Napijesz się herbaty? Z chęcią. W tym czasie Demon i Dittle Creepy walczyli o życie. Witajcie na naszej arenie. O, come on, muszę z dziewczyną walczyć. Musicie walczyć albo zabijemy was. Nie potrzebujemy więźniów, którzy nie dają nam rozrywki. Muszą zginąć. Więźniowie, którzy nie dają nam rozrywki, muszą zginąć. O to chodzi. Zwycięzca walczy z naszym czempionem o życie. Swoje i swojego towarzysza. Musimy walczyć, nie damy rady we dwoje pokonać ich. Aha. A, super. Ja! Czekaj. Oj, nie wiem, czy ją pokonam. Jest! Demon i Skyr, zwycięstwo! Ha, dobry jesteś, Demon. Ja odpocznę, a ty walcz z tym czempionem. Wprowadzić Duk Cerzyka! Come on! Come on! Muszę Krzyśkowi powiedzieć, że jest w tej grze. Szkoda, że tak epizodycznie, ale fajnie, że jest. What? A ciekawe, czy Summer będzie w jakiejś postaci. Nie było za dużo zabawy, ale pokonaliście naszego czempiona. Pozwolimy wam żyć. Odprowadzić ich do cel. Spoko. Remek. Jesus, kolejni porwani. Można to wykorzystać jednak na naszą stronę, Dukcerzyk. Mówisz, że oni potrafią znaleźć materiały na Alhest? Na Alhest? Ej, może pogadamy w czwórkę, a nie w rozmowy za plecami, a nie rozmawiacie nam za plecami. W tym stylu powinno być. Przysięgnij, że nikomu nie powiesz naszych planów. Przysięgam?
Musimy zdobyć alkahest, by uciec z tych cel. O, amnezja! Listę składników masz na liście na stole. W nagrodę za to, że pokonaliście czempiona, pozwolę jednemu z was wyjść na miasto. Ty w masce, przygotuj się! Dzięki chyba? Wyjść. Gdzie jest kuźwa miasto? Ja nie widzę tu żadnego miasta! Czekaj, to jest jaki w ogóle, jak to wygląda, nie? Lol. Boże, przenajświętszy. To ty jesteś jednym z tych nowych czempionów, obserwujemy cię. To miło z twojej strony, a ty? Piękna sytuacja, symulacja śniegu, co nie? Sytuacja? O co mi chodziło? Możemy tu wyjść? Mogę zapisać? Nie mogę zapisać grę. Watch. Nie mam czasu na rozmowy. Obserwujemy cię. Jo, myślałem, że obóz stalkerów był dziwny, ale to miejsce jest uber dziwne. Uber dziwne. Muszę częściej tego używać. Wejście do co? Miasta iluminacji. Illuminati mają własne miasto pod ziemią. O, się w dupę, ale fajnie. A ty co? Uważaj na laser, jak wejdziesz w niego, już nie wyjdziesz. Dobra, w takim razie... Chyba rozumiesz, co zostać. Musiałem. Okej. Wczytajcie, spokojnie, spokojnie, dam radę. Ten kod z The Witch's House, dawno cię nie widziałem, hopy. Jak tam życie? Co ja potrzebuję? Przynajmniej tylko jeden składnik został, oko smoka. Kaj to można znaleźć? No nie wiem, też się zastanawiam. Tam jest znowu kot. Ten mnie zamorduje, czy też... Dobra, spokojnie. Miasto Illuminati. Muszę przyznać, że bardzo ładne mają to miasto. Dobliwia. Głupi Karol, Dwas i Daston, jak ich znajdę z mistrzynią, to ich... zabicie dla nich byłoby zalitościwe. A ty może ich znasz? Nie znam ich, nawet jakbym ich znał, to bym ci nie powiedział. Okej. Okay. Dobra. Zajęte. A to jest kibel! A to przepraszam. Ktoś na dwójce chyba jest. Że zajęte w ten sposób. Zamknięte. O, to tyż? O mąż, a ty co? Padał łąk waza trzeci. Pałąk! Tak, Jade Empire, rozumiem. Bill nie umie rządzić, opiekun wymiata. A opiekun to jest nawiązanie do... Parallel Worlds, chyba. Kane. Piękna gra, piękny plakat. Polecam ci tę grę, koleś. Opowieści z Dazgun The Game. Fajny plakat. Trzeba zagrać, jak już się wszystko skończy. O, super. Dobra, gdzie ja mogę tu jeszcze wejść? Tu jeszcze ktoś jest. Chłe. Głęboko. Just come on. Serio. No nie, po prostu kuźwa, no nie. Dobra, idziemy dalej. Pomnik z lodu, najmistyczniejszej, czysto krwistej czarodziejki ognia z Ar. Dalsza część zamazana markerem. Nie mogę Wikipedii włączyć, sorry. Na robocie wyryty jest napis, robot informacyjny, pytaj, zapytaj o oko smoka. Robot drukuje kartkę z napisem biblioteka. Okej. Okay. Robot drukuje kartkę z napisem to nie jezioro, to ocean. Aha, to jest sens życia, tak? O swój los. Robot drukuje kartkę z napisem włóż limonkę w kokos i wypij oba. What? Włóż limonkę w kokos i wypij oba? Co to kuźwa jest? What the fuck? Ale muszę jedno przyznać, ta gra mi poprawia nastrój, bo jak w jakim bym nastroju nie był, czy mi się nie chce, czy mi się chce w to grać, za każdym razem kończę w taki sam sposób, że gra mnie zaskakuje. Kalina. Ej, wolę Billa niż opiekuna, z Billem wiemy chociaż na czym stoimy. A no to fajnie, to te też się cieszę w sumie. Wow! No tego się spodziewałem, myślałem, że jakoś oszukam grę, ale... Nie. W bibliotece jest, tak? Ciekawe, czy muszę mieć ten napis od robota, żeby tam do biblioteki wejść. Pewnie nie. Dobra. Ciul, tam nie mogę wejść, tak? Ulol. Ujal, ja latam. Dlaczego tu jest tyle błędów tego typu? To boli aż. To boli, jak się na to patrzy. A tu jest biblioteka. To tutaj trzeba to znaleźć. To moment, czekajcie, bo ja jeszcze nie byłem na przykład tam. Najpierw obadam to, co... to, czego nie było. Znaczy, to gdzie nie trzeba iść. Zamknięte. O, cóż. Ty co? Gregory. O, pamiętam jeszcze czasy opiekuna. Tym miastem rządzi Bill, który wmawia nam, że próbuje uzdrowić starego władcę. Za jego czasów cała ta wyspa była podbita, a nie tylko te cholerne podziemia. M&M's jako plakat, zawsze coś. We watch.
Okej, okay, a tu mogę przejść? Tu mogę. Wygląda ciekawie. Mogę zapisać? Nie mogę zapisać gry, what the hell? Why? To co? Nie mam czasu na głupoty. No, dobra, co tu jest? Deparsz, Alan W, weź. What? Co to było? Nawet nie wiem. Są elementy z Perfect Worlda, którego notabene nie skończyłem, bo nie wiedziałem w sumie co zrobić w tej grze. Ale okej, okay. Co to jest? Was. Planujemy coś, co zmieni życie w podziemiach i może na powierzchni. Stoisz przy jakiejś szafce, a obok ciebie jest kibel. Co ty planujesz? No dobra, no dziwne to z twojej strony, ale co ja tam będę ci w życie układał? Idziemy stąd. Tutaj nic nie ma. Ciekawe, czy w tych budynkach coś będzie. By the way, może zapiszę grę? Tu mam jakąś książkę, zebrałem. Może ona jest ważna, zamknięte. Tak samo. No dobra, to idziemy do fabuły. Cóż? Ja pierdziupam, ale tu książek. Ojojojojojo. A kim ty jesteś? Kolego, sympatyku, mogę do ciebie podejść? Nie mogę. Z tobą też nie mogę pogadać? Kurde, tylko jedna postać interaktywna tu jest, tylko ta. Amadeusz. Witaj, widziałem gdzieś powieść The Press. Alan to mój ulubiony pisarz. A ja szukam oka smoka i tak samo mam problem. Pamiętam, że ktoś miał oko smoka, ale bez The Press nie jestem w stanie przypomnieć sobie, kto je ma. Wiem, do czego zmierzasz. Wiem, że jest gdzieś w tej części miasta. Jak znajdziesz to, to wróć do mnie. Masz już Deparsz? Tak, mam to, bierz. Tak naprawdę oko smoka ma chyba dobliwie. Ona nie da ci go tak ładno. A gdzie ty zniknąłeś? What the fuck, gościu? Iluminaci to są czarodzieje. Więc podobno ty masz tutaj te oko smoka, da? Da. Najpierw zapiszemy grę. Szkoda, że muszę chodzić do tego kota, ale to w sumie też tak klimatyczne nawet jest. Oddaj mi oko smoka. Okej, Lamo, wypróbuję na tobie mój nowy skill, niewidzialność. Super. Poszła. Fajne te przerywniki w sumie. Masz to, zrób tego ten Alkahest. Okej, czekaj chwilę. No to uciekamy, idźcie przodem. Ale Saigon zrobimy, łojojojojojo. O, sejwy się skończyły, no to na pierwszym. Dukcerzyk, przygotuj się. What? Chyba rozumiesz, co to znaczy. Aha! A co to, ta ziemia się zapada, czy jak? Dobrze, że jest zapis przed tym, to jest plus. Mhm. Goddammit, za wolno wciskam klawisze. Jeszcze raz. Ja to zrobię spokojnie. Przygotuj się. X, prawa, lewa, ZZ. X, lewa, góra, QW. O, to takie wyśrubowane nawet trochę jest. Z, lewa, lewa, ZW. Nie ma czasu na zastanawianie się, nie ma takiej opcji. X, lewa, W, QW. Dąg. X, dół, Q. O. Jebot! X, D, Z, Z. Wow, szybko poszło. Żegnajcie, iluminackie śmiecie. Przepraszam, jakim cudem oni się przepieprzyli przez lawę? Jak? O ty gro, o ty brzydka gro. Ja to musiałem latać i wciskać przyciski, a oni to sobie skoczyli na gotowe, nawet po lawie przeszli. Cholera, cheatery zasrane. Dajcie pospać jeszcze chwilę, jest? Gdzie ja jestem? Znów atak amnezji? Co to za muzyka? Nie mam pojęcia, co to jest za muzyka. Gdzie reszta? Dzięki za obudzenie, psie. Na pewno należy się za to nagroda. Niebezpiecznie jest chodzić samemu psino. Chodźmy za tym. Nazwę cię... O, mogę nazwać psa. Nazwę cię... Skoro był demon, była demonia, to teraz pies, jak mógłby się nazywać? Moja kreatywność nie stoi na tak wysokim poziomie. Kurde. Wiem, już wiem. Są polskie litery?
są. Fonfel. To będzie mój fonfel. No to idziemy. Okej, okay, możemy tu zapisać grę. Fonfel! Cześć, masz pierwszy poziom, ale dupa. Szkoda, ale trudno. Dobra, w tym miejscu zakończymy ten odcinek, ponieważ już mi się kończy czas. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i... na razie.